Cześć, tu Ola Kwaśniewska, a to kolejny odcinek podcastu Jestem kobietą marki Jest Biżuteria. Razem z naszymi wyjątkowymi gościniami i gośćmi będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas, kobiet, lepszym miejscem. Zanim zaczniemy, chciałabym Cię zachęcić do wspólnego budowania społeczności, która dąży do równości i empatii. Zaobserwuj Jest Biżuteria w mediach społecznościowych i odkrywaj razem z nami świat kobiet. Zaczynamy? Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu, do pierwszego odcinka. Po ciebie zawsze. Ach. Pretekstem do naszej rozmowy jest dzisiaj nowa kampania Jesa, którą ilustruje wiersz Wisławy Szymborskiej Portret kobiecy. Jeśli nie widziałaś tego klipu, to może zobaczmy go teraz. Portret kobiecy. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe. Trudne. Warte próby. Śpi z nim jak pierwsza, lepsza, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci. Żadnych dzieci. Jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda. Ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka, taszak do mięsa i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę. Bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre. I na litość boską. Ten wiersz mówi o oczekiwaniach, którym muszą sprostać kobiety i o tym, jak te oczekiwania są często sprzeczne, jak jest ich wiele, jak one zmuszają kobiety do ciągłej, ale takiej płynnej i niedostrzegalnej zmiany. I że to jest właściwie trochę takie mission impossible, żeby po prostu spełnić te wszystkie oczekiwania, przed którymi kobieta staje. No i pytanie, czy teraz, jak jesteśmy tych prawie 50 lat później, to czy my ciągle jesteśmy tymi niewolnicami tych oczekiwań wszystkich naokoło? Czy coś jest lepiej? Czy może w którymś aspekcie jest lepiej, a w którymś gorzej? Ja myślę, że jest niezwykle aktualny ten wiersz i bardzo fajnie jest tutaj podany, bo tak naprawdę właśnie te oczekiwania, myślę, że kiedyś, kiedy byłam młodą dziewczyną czy młodą kobietą, wyglądały bardzo podobnie i teraz niewiele się zmieniło. Znaczy, nasze życie zmieniło się diametralnie. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie, bo z mojego punktu widzenia to do tej mojej młodości, do mówienia o tym, to jest 40 parę, 50 lat, a mimo wszystko właśnie takie, że mam być i doskonała, i niedoskonała, i mam być bardzo taka mądra i wszystko wiedząca, znaczy i taka mała, taka i naiwna, jak tu jest ten wiersz, naiwna, ale najlepiej doradzi. Doradzi właśnie, także to jest taki gigantyczny, taki miszmasz, to jest coś takiego i chciałam, i boję się, i chciałabym, i, no tak, i boję się. Bo tu jednak w tym wierszu Szymborskiej to jest bardzo w odniesieniu do mężczyzny, że to jakby kobieta spełnia te oczekiwania męskie. Tak, tak. Aczkolwiek zastanawiam się też nad tym, właśnie na ile te oczekiwania tak naprawdę to są oczekiwania mężczyzn w stosunku do kobiet, a na ile to są oczekiwania, które my same na siebie narzucamy, tak, albo inne jest. Kobiety nam narzucają. Tak, tak, po części jest, dlatego że bardzo często staramy się grać narzucone nam role. Mhm. Takie role społeczne, role wynikające z pewnych takich układów domowych, naszych partnerskich. Staramy się być we wszystkim doskonałe, co jest bez sensu, bo ja z perspektywy wielu, wielu lat mojego życia wiem, że to jest głupota, bo ja nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi, taka pani jest zawsze taka perfekcyjna. Nieprawda, mamy słabsze momenty, możemy sobie na nie pozwolić. Ja, biorąc udział w takich mentoringowych spotkaniach z dziewczynami, mówię, słuchajcie, czasem wyjdź z siebie i popatrz na siebie z paru metrów. Kim jesteś? Kim chcesz być? W jakiej roli czujesz się najlepiej? Nie masz najmniejszego powodu do tego, żeby spełniać zachcianki innych, czy musisz podporządkować się określonym zasadom w danym środowisku. Jeśli źle się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś, wyjdź z tego miejsca. Ja spotykam się z takimi dziewczynami, które są, wydawać by się mogło, bardzo spełnione. Są menedżerkami najwyższych stopni.
osiągnęły wszystko. I jak jest nas tak mało, to dla mnie ogromnie miłe jest to, że dziewczyny na przykład mówią, ale zapłaciłam za to bardzo wysoką cenę. Moje pierwsze małżeństwo, czy drugie małżeństwo się rozpadło, czy straciłam dziecko, czy nie zrobiłam wielu takich sensownych rzeczy, tak? Nie wykorzystałam jakiegoś tam momentu. Byłam bardzo daleka od rodziny. Jak zmarł mój tata, czy moja mama, pomyślałam, to już się nigdy drugi raz nie zdarzy. W związku z tym, zwłaszcza w tych czasach, żyjemy w bardzo trudnych czasach. I ja jestem taką zwolenniczką, o czym wiesz, nienawidzę byle jakości w żadnym aspekcie mojego życia. Każdy dzień dla mnie jest ważny. Sama wiesz, że u nas na stole nie tak kładziemy tak sobie, tam sobie niech sobie każdy weźmie krągłe chleba, coś. Nie, ma być ładnie. Dopiero co opowiadałam o tym Basi Stareckiej, że mam to po tobie, że sobie nie wyobrażam tak po prostu. Ale to jest fajne. To jest fajne w momencie, kiedy jeszcze zaświecimy świeczki, w małych buteleczkach kwiatuszki są i tak dalej, to jak wysyłam takie zdjęcia do moich przyjaciółek, to one mówią do mnie tak, ale jakaś uroczystość, jaka urodzin, jaka okazja, każda okazja tylko jest dobra. Wiesz, bo to trąci perfekcjonizmem, czyli nie, znowu właśnie oczekiwaniem. Nie, właśnie to nie jest perfekcjonizm, bo wiesz, to nie o to chodzi, że ja sobie kupuję rozentalowskie dzbanuszki. Nie, ja mam takie po witaminie, którą witaminę C skondensowaną piliśmy w czasie COVID-u i zostały takie buteleczki w tej buteleczce. Jedna stokrotka jest, ale jest fajnie. Celebrujmy chwilę i nie dajmy się zagonić w taki kozi róg, bo ja mam takie wrażenie, jak byłam młodą dziewczyną, to miałam wrażenie, że muszę we wszystkim naprawdę być najlepsza i że takie oczekiwania w stosunku do mnie, taty zwłaszcza, nie naszej mateńki, tylko taty. Twojego taty. Mojego taty, tak, dziadka Juliana. Były takie, że najwspanialej prowadzone zeszyty i jak tam, nie wiem, była czwórka z plusem, to czemu nie piątka, wiesz, i jak zdecydowałam się, że będę zdawała na Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, to dyrektor mojej szkoły powiedział do taty, Julian, Jola się nie dostanie, dlaczego ona się wybiera na prawo? Tam jest 12 osób na jedno miejsce. I ja tak z jednej strony troszeczkę obawiałam się tego, że wiesz, że zawiodę, a z drugiej strony wiedziałam, że dla mnie to jest ważne. Ale ja sobie postanowiłam. Zmotywowało cię, ale to, jak? Pokażesz mu? Absolutnie. Ja miałam po pierwszym semestrze już miałam dziekańskie nagrodę, stypendium dziekańskie, czy rektorskie, wtedy było, nie pamiętam. I wtedy mogłam sobie kupić tam jakiś, wiesz, pierwszy sweterek w komisie w Sopocie. Więc jeśli ktoś właśnie stara mi się tak powiedzieć, nie, no ty się nie nadajesz, no ale gdzie ten, to wiesz, to w tym momencie ja absolutnie zawsze powiedziałam, jak nie ja, to kto? Absolutnie, ja dam radę, wiesz. Ale to jest tak, że potrzebujesz coś udowodnić takiej osobie, czy po prostu? Sobie bardziej. Sobie, wiesz, że jeśli na czymś mi zależy, to tak robię. Czasem odpuszczałam niektóre rzeczy, których teraz żałuję, bo nie miałam tej wiedzy, którą mam w tej chwili i mówię to dziewczynom, że na przykład jak byłaś mała, zaproponowano, malutka zupełnie, bo miałaś 3 lata i miałaś chodzić do przedszkola, to właściciel mojej firmy polsko-szwedzkiej, która produkowała biżuterię i produkowała takie eurozłącza dla Ikei, zaproponował mi, żebym została pełnomocniczką. A ja, wiedząc, jak wygląda nasz dzień, tata, który wtedy był ministrem do spraw młodzieży i sportu, którego właściwie nigdy nie było w domu, i ty chodząca do przedszkola, to już był taki moment, że ja musiałam, mieszkaliśmy na Ursynowie, więc do pracy miałam bardzo blisko, to było fantastyczne, dlatego tą pracę przyjęłam i zresztą zdecydowałam się, że zgłosiłam się wówczas, kiedy firma szukała sekretarki. Właściciel firmy powiedział, ojej, pani Jolanto, pani jest magistrem prawa, sekretarka, to chyba nie jest dobry pomysł. Ale ja przyjęłam tą pracę, bo i tak ta praca była bardzo dobrze płatna, a po paru miesiącach byłam dyrektorką do spraw handlowych mojej firmy. Więc warto próbować. Ale poczekaj, ale mówisz, że żałujesz czego? A żałuję tego, ponieważ właściciel firmy zaproponował mi, jak już byłam dyrektorką w tej firmie, żebym została pełnomocniczką, jego pełnomocniczką. Mieszkał w Szwecji, w związku z tym wiele dokumentów musiało być podpisywane przez pełnomocnika, różnego rodzaju umowy, negocjacje.
I wtedy pomyślałam sobie, ja nie połączę tego wszystkiego, nie da się. Pamiętasz, mieliśmy takiego koszmarnego poloneza, którym przyjeżdżałam po ciebie, gdzie po prostu tam wiecznie coś się stało z gaźnikiem w związku z tym żabką. Jechałam żabką najpierw do warsztatu, gdzie naprawiano mi coś, a potem po ciebie przyjeżdżałam. Ja mówię, to jest nierealne. Potem przeprowadziliśmy się do Wilanowa, gdzie trzeba było ciebie wozić z przedszkola do domu, potem była starsza. Reasumując, to przeze mnie zrezygnowałaś z bardzo intratnej posady wszystkich. Wiedziałam, że to się nie sklei, ale ja wtedy nie umiałam negocjować z moim właścicielem, z właścicielem firmy, ponieważ ja wiedziałam, że musiałabym pracować czasem w soboty, czasem w niedzielę, do Szwecji wyjeżdżać i tak dalej. Ja nie umiałam powiedzieć szefowi, tak, ale właścicielowi. Się, ale takie są moje warunki. Okej, ale mam wolny poniedziałek. Nie pracuję, nie wiem, mam czasem wolny piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, jeśli pracuję w sobotę i w niedzielę. Teraz bym to sobie wynegocjowała, także miałabym bardzo dobre pieniądze, a ja zaproponowałam tą pracę mojemu koledze, który był świetny, ale z perspektywy teraz tych wielu, wielu lat, rozmawiając z dziewczynami, mówię, nie popełniajcie mojego błędu. Musicie nauczyć się rozmawiać o swoich warunkach. Bo jeśli ktoś mówi, rzeczywiście tam fajną rzeczą było to, że dostałabym Mercedesa, fajny samochód i tam jeździłabym sobie właśnie do Szwecji w tych trudnych czasach. Byłoby całkiem miłą rzeczą pojechać, zrobić sobie jeszcze jakieś tam zakupy i możliwość zwiedzania świata. A zrezygnowałam z tego. W 85 roku. Tak, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, tak. W końcówce lat 80. Słuchaj, a skoro tutaj już poruszyłyśmy temat łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, to nie wiem, czy wiesz, ale są takie badania, z których wynika, że jeśli osobą, która więcej zarabia w domu i więcej pracuje, jest kobieta, to nadal to ona jest tą osobą, która wykonuje więcej prac domowych. No pewnie. Ponieważ ona ma jakby takie poczucie, że musi jeszcze rodzinie jakby zadośćuczynić i udowodnić to, że jej sukces zawodowy niczego tej rodzinie nie odebrał. Ty znasz ten mechanizm? Tak, tak, tak. Ale wiesz, nie, u nas to było troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście pracując w tej firmie, ja zarabiałam więcej od taty, który był ministrem. Co było miłą rzeczą, ale mimo wszystko obciążenie czasowe taty było takie, że to zapomnijmy, no, wszelkie zakupy, sprzątanie, gotowanie, prasowanie, wszystkie rzeczy tak naprawdę robiłam ja. Dopiero jak zdarzył się taki wypadek, pamiętasz, jak zasłabłam i trafiłam do szpitala, to wtedy tata po raz pierwszy wyprasował koszulę i od tego czasu powiedziałam, ale ty świetnie prasujesz koszulę. Tata się cały czas chwali, że prał i prasował moje pieluchy. Nie, prasował pieluchy. Tak, jak byłaś malutka, to prawda, bo mieliśmy taką, wystali dziadkowie pralkę Bloomberga, 40 centymetrów szerokości i te pralki, pieluchy prałam ja perfekcyjnie, ponieważ oczywiście, miałam wielki taki gar i prałam te pieluchy w perchydrolu, w mydle, w wodzie szklanej, w związku z tym twoje pieluchy były tak białe jak te kartki papieru. To tata na takim malutkim stoliczku, który miał chyba 60-70 centymetrów, ogrodowy taki, wracał z pracy na dziennik wtedy, koło 20:00, I te pieluchy, tak. Prasowanie pieluch to było zadanie taty. Pozostałe rzeczy, mła. Ale to nie było nawet tobie, że ja sobie że chciałam udowodnić, że z tego względu, że mam, nie no, no tata miał bardzo prestiżowe stanowisko, w związku z tym miał powiedzieć, że ja jako dyrektorka, ten prestiż jakiś był szczególnie duży. Nie, to było fajne, że porównywalnie zarabialiśmy, a nawet ja więcej. Po prostu w domu były do zrobienia różne rzeczy. A taty bardzo często nie było w soboty, niedzielę, ponieważ odbywały się jakieś zawody sportowe, gdzieś tam coś się działo. Ale z drugiej strony to, co było bardzo istotne, to my zawsze proponowaliśmy dla ciebie tak zwane quality life. Czyli jeśli zdarzyło się... Quality time. Quality time, bardziej time, tak. Niż live. Może live też. Ostatecznie. Że jak byliśmy rodzinnie, to
wiesz, w tych trudnych czasach, 80, nie wiem, 4, 5 rok, to ten cały nasz blok na Polinezyjskiej wybierał się na Ursynowie warszawskim. Na Ursynowie, tak. Pakowałyśmy z dziewczynami kosze pełne różnych wiktuałów i brałyśmy takie żeliwne, takie kociołki. Garnki, kociołki, gdzie robiło się tak zwane pieczonki, gdzie dawało się warstwę. Do tej pory pamiętam, jak to pachniało. Kapusta, ziemniaki, kiełbasa, jakieś tam warzywa się dodatkowo dodawało i zakręcało się i to musiało w takim, to pyrkoliło. Mhm. Tak, dwie cegły dawaliśmy i podrzucało się gałązki, to do za dwie godziny, trzy. Chyba do Lasu Kabackiego na polanę. Nikt z nas nie miał żadnej działki. W związku z tym to jakoś tam zabieraliśmy się w gronie przyjaciół. My wtedy mieliśmy chyba Wartburga z tym fantastycznym... Tak zwany Helmut. Helmuta naszego, Helmuta. Helmut Gutnasz, który był kombi. I tam pakowaliśmy mnóstwo różnych rzeczy. I wtedy nasi faceci grali w piłkę z wami, bo jakoś tak może chyba nie do końca tak było, że ojcowie z chłopcami grali, a dziewczynki coś tam właśnie przy tych pieczonkach nam pomagały. Znaczy ja sobie nie przypominam, żebym ja w piłkę grała. Nie, biegałyście. Tak? Mieliśmy taki i badmintona, a to pamiętam. I piłkę siatkową braliśmy, także to był właśnie ten quality time dla nas. A słuchaj, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ty jesteś z domu, w którym był bardzo tradycyjny podział ról. Mhm. Bo my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jednak te role kobiece i męskie zacierają się. Już na szczęście. Nie siedzimy tak w tych gorsetach, tak, właśnie tych powinności płciowych, że tak powiem. Natomiast no, dziadkowie no, tworzyli bardzo, bardzo taki... Tradycyjny związek. Tak, tradycyjny związek. A mam wrażenie, że wy, odkąd was pamiętam, zawsze tworzyliście związek partnerski z tatą. Tak, to prawda. A jak to się stało? Znaczy, jak to się stało, że ty nie weszłaś w te, nie powieliłaś tego schematu, który znałaś z domu, tylko go przełamałaś? Bo nie było innego wyjścia. Ponieważ jak w moim domu były trzy dziewczynki. Ja pochodzę z rodziny, gdzie jest bardzo silna linia kobieca. Mhm. Mama miała 7 sióstr. Mhm. W domu jesteśmy 3 siostry. Moja starsza siostra Wandeczka, ja środkowa, Ala najmłodsza. Potem urodziłaś się ty, potem urodziła się Asieńka, jeden Maciek nam się zdarzył. I Monik. I Monia. I teraz u kuzynów mamy 3 dziewczynki kolejne. Więc ponieważ tata bardzo chciał mieć syna. W rodzinach naszych sąsiadów byli chłopcy, 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 a u nas 3 dziewczynki. Więc tata z kimś chciał na przykład naprawiać telewizor. Tata potrafił takie rzeczy robić, więc wielki Rubin tam rozkładał na części i mnie bardzo elegancko nazwał nie Jolusia, nie Joleńka, nie tak jak była starsza moja siostra Niusia, a najmłodsza była Lala, a ja byłam Włodek. Tylko właśnie mnie zawsze brał do pomocy i mówił, Włodek, przynieś mi płaskoszczypy. No dobra, ale poczekaj, i to było jego oczekiwanie, czy to było twoje wejście w rolę? Nie, to było oczekiwanie mojego taty, a ponieważ ja zawsze byłam łobuziakiem, chodziłam zawsze w krótkich spodniach, w odróżnieniu od moich sióstr. Bo się próbuję dojść, co było pierwsze jajo czy kura. Czy ty najpierw wykazywałaś się takimi męskimi, chłopięcymi cechami i stąd stałaś się tą, no, taką ulubienicą dziadka, tym jakby wymarzonym synkiem w cudzysłowie, czy odwrotnie? Czy ponieważ on tak ci to narzucał, to ty trochę weszłaś w te buty chłopięce? Nie potrafisz teraz tego namierzyć. Wiesz co, trudno powiedzieć, ponieważ jak patrzę na moje zdjęcia, to ja na wszystkich zdjęciach mam strupy na kolanach i mam krótkie majtki i takie rybaczki przed kostkę, a moje siostry są, jak wiesz, dwie ciocie w sukieneczkach, one mają loka i kokardę, a ja jestem na poleczkę taką obcięta. Zawsze, zawsze tak było. I bawiłam się zawsze z chłopakami. Mhm. Często byłam hersztem bandy. Dobrze się czułam w tej roli i ja nie miałam lalek. Ja miałam, na zdjęciach mam takiego brązowego, fajnego misia i chciałam, pisałam do Mikołaja, Mikołaju, przynieś mi armatę, co strzela kamieniami. To było najważniejsze. No, najbardziej kobiety prezent, taki dziewczęcy prezent, to był mały lekarz. To przynajmniej już słuchawki, no tyle tego. Także nie, to przez całe dzieciństwo to wyglądało. No i ponieważ tata miał wszystkie narzędzia do naprawiania różnych rzeczy. To były takie czasy. Mój tata, pamiętam, miał tak zwane
kowadło, gdzie tata nam buty reperował, blaszki się przybijało i tak dalej. Bo to były czasy, tak jak pamiętasz, ojciec Lech na twoim ślubie powiedział, były takie czasy, że jak coś się psuło, to się naprawiało. I to nie wyrzucało, chodziło tak. O rzeczy, tak samo jak o związki, jak jeśli chodzi o związki. Więc ponieważ ja byłam przyzwyczajona do tego, ja wiedziałam, gdzie co leży, w związku z tym ja chyba w taką rolę, wiesz, weszłam, a w przypadku domu taty była babcia i taty nigdy nie goniono do... o moim tacie. O moim mężu Aleksandrze, okay, tak. Prezydencie, i twoim tacie, tak. Więc u niego w domu nie było czegoś takiego, nie było takich oczekiwań. Ale zobacz, z drugiej strony, on był jednak bardzo, i też chyba sam wszedł w tą rolę, że z nimi mieszkała babcia gotowanie. Helenka. Tak. I to tata wykazywał zainteresowanie gotowaniem. Ona wspaniale gotowała i to on z nią gotował, tak. A nie jego siostra. Tak. A nie i to mogło też się. Chyba się wydarzyło tak samo z siebie, więc może wy po prostu się, może spotkały się dwie osoby, które miały te składniki, no trochę jak Yin i Yang, że ty miałaś jednak ten męski element, a ta miał ten kobiecy i z tego wyszedł związek partnerski. Bo przecież też u taty w domu też był tradycyjny podział. Też był tradycyjny podział, zdecydowanie, wiesz, bo przecież dziadzio Bleki tak zwany był lekarzem, chirurgiem, ginekologiem i był niezwykle zajęty, to prawda, a mama zajmowała się prowadzeniem domu. Babcia była pielęgniarką, ale jak się urodziły dzieci, zajmowała się domem, tak. No ale była babcia i to było bardzo ważne. Natomiast z tego mojego domu... Bo to można się pogubić, powinniśmy to rozrysowywać. Więc ja na przykład do naszego już wspólnego domu, jak mieliśmy pierwsze nasze mieszkanie, trzeba było cokolwiek kupować, no to ja chyba od dziadka Juliana już przyjechałam do domu, miałam swój własny młotek, płaskoszczypy właśnie, zestaw śrubokrętów i to ja kupowałam wszelkie śrubki, podkładki, gwoździe, no wszystko. Ale to było fajne, że z kolei rzeczywiście tata lubił pichcić i jak przychodzili nasi znajomi, przyjaciele, to pamiętasz, tata pizzę robił własnymi rękoma, nikt nie chciał wierzyć, nasze wszystkie koleżanki mówią, nie, ty na pewno kupujesz gotowe te podkłady i pokaż, jak to robisz. Wszystkie nasze koleżanki przyglądały się, jak tata robi, bo to trwało dosyć długo, prawda, przygotowanie ciasta i robienie tej pizzy i żadne nigdy tak nie wyszła pizza jak tacie, więc tak, fajnie, że właśnie w tym naszym partnerstwie powiedzieliśmy sobie, że każdy z nas w czymś jest dobry. Ale właśnie powiedzieliście sobie, że to będzie taki związek, czy to tak wyszło po prostu naturalnie? Nie, wyszło naturalnie. No, pomyśl, poznaliśmy się na studiach, czy ja mogłam myśleć, że mój dobry mąż, najpierw narzeczony, prawda, pójdzie tak bardzo w politykę, że zostanie w pewnym momencie prezydentem, a my sobie rozrysujemy na kartce, kto czym będzie się zajmował, kto, co potrafisz ty, a co potrafisz ja. Ja potrafię wszystko i to jest nieszczęście. W związku z tym, nie wiem, czy ty pamiętasz, jak mieszkaliśmy w Wilanowie, spaliście, a ja kupiłam sobie farbę i przez noc wymalowałam cały korytarz sufitami. Potem mało nie umarłam, ale to tak chciałam, że wstaje mój dobry mąż i tak się patrzy, Joluś, jak ty fantastycznie potrafiłaś to. Głupota w ogóle. Znaczy mało głupota. Nie umarłaś z wysiłku, nie, że tam jakiś azbest. Nie, to był, nie, to wiesz, stanie na drabinie i machanie pędzlem po prostu było wykańczające. To było bez sensu. No, trzeba było zatrudnić kogoś, kto potrafił to robić, mógł to zrobić w takim czasie, jak taty nie było i mu powiedziała, tada, jest gotowe. No. Ale nie, no Zosia Samosia po prostu. A wiesz co, właśnie też a propos tego, co mówisz, bo tutaj jest ten wers w tym wierszu, który mówi o tym, że kobieta musi być równocześnie taka właśnie silna i słaba. Tak. I tak myślałam sobie, że to się chyba zmieniło, że kobiety chyba przestały ukrywać swoją siłę. Nie wydaje ci się, że kiedyś bardziej pokutowało takie przekonanie, że kobieta musi przy mężczyźnie udawać, że jest słaba i że nie powinna nawet tego słoika sama odkręcić, żeby on miał poczucie, że on jest jej potrzebny do tego. W kwestii odkręcania słoika, ponieważ nie daje rady. Tak. Tu. To ja jestem specjalistką. Tak zwany wyrwi dąb i waligura. Od odkręcenia słoików. Ale pamiętasz, że było takie przekonanie, że nie można mężczyzny kastrować, pokazując mu, że ma się siłę. Absolutnie, dokładnie tak. Teraz, wiesz, że ja się trochę tak obawiam, bo jak organizowałyśmy pierwszy kongres kobiet w 2009 roku, to wiesz, tak wybuchło. Stało się coś bardzo, bardzo dobrego.
bo raptem faceci zobaczyli, okej, okay, wokół nas są kobiety, które mają określone oczekiwania, są kwestie, które są niezałatwione. Jedna, już nie mówię o parytetach, bo to była najważniejsza rzecz w pierwszym kongresie, ale dla mnie, to ja to zawsze podkreślałam, to była równa płaca za równą pracę. Bardzo często jest tak, bo też takie są fakty, że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Większość z nas, jak zaczyna, kończy studia, robi dodatkowe studia podyplomowe. Jesteśmy lepiej wykształcone. A zarabiamy 30% mniej. 30 nie. To było gdzieś koło 17%. A, to się ale to jest przerażające, dlatego że tak jest na całym świecie. To nie jest tylko... Polska specyfika. Tak, nasza specyfika, tylko w bardzo wielu miejscach tak jest. I to jest coś takiego, wiesz, pokutuje, no dobra, no to, że ona, wiesz, no robi to samo, co ja, ale ja... Bo co ja, w czym jest ten facet lepszy, powiedz mi? Ale ja dziewczyny w telewizji mi opowiadały, wiesz, że razem prowadziły wielkie imprezy. A to ja sama to przeszyłam. No, i gentleman zarabia 30% więcej, wiesz, od dziewczyny, bo co? Tylko wiesz, mniej zmarznie? Ale ja bym nawet nie winiła tych mężczyzn konkretnie. Nie, tylko bo to jest... To nie ich sprawa, tylko ktoś napisał tak te oni umowy. Oni podają swoją stawkę. To jest też kwestia tego, że my też musimy nauczyć tak, się tak. Trochę też takiego tupetu i adekwatnego wyceniania własnych to umiejętności, prawda, bo my zaniżamy prawda. Swoje możliwości też. Czas, umiejętności, wszystko. My jesteśmy takie, tak. My się boimy podać kwotę, która okazałaby się może za wysoka, że no my się jakby nie doszacowujemy, a mężczyźni prawda. Się często przeszacowują. Prawda. Albo co najmniej no po prostu czują, że tyle są warci i kropka. To prawda. Tego musimy się absolutnie uczyć. Cześć, chwila przerwy. Czy rozmowa jest dla Ciebie wartościowa? Jeśli tak, zaobserwuj nasz podcast i wystaw ocenę, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć z naszymi treściami do większej liczby kobiet i wspólnie budować lepszy świat. Dziękujemy. Przyjdzie taki moment, że będą musiały być organizowane kongresy mężczyzn. Dlatego, że tak jak obserwuję młode dziewczyny, jestem z Was bardzo dumna, bardzo z siebie jestem dumna. Ja spotykam naprawdę mnóstwo świetnych dziewczyn, silnych, świadomych, mądrych, mających swoje cele w życiu, dodatkowo zajmujących się społecznikostwem takim. Także, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie spotykam też takich facetów, ale w tej chwili mogę powiedzieć, że większość osób, z którymi współpracuję w fundacji, przy dużych projektach, to są silne kobiety. I my, silne kobiety, robimy bardzo fajne takie mentoriady, na przykład dla naszych sióstr, jak mówię, dla dziewczyn z Ukrainy, które przyjeżdżają z tych terenów objętych wojną i to są bardzo ważne szkolenia i widać takie, wiesz, takie siostrzeństwo, że mówimy, nie wpadnijcie w pułapkę waszych sióstr z Polski po 89 roku, że wtedy, kiedy były przemiany w Polsce, do przemian, do 89 roku, wszędzie pracowały kobiety razem z mężczyznami, a jak przyszedł moment taki tada, dzielenia tortu, to ich już nie było. To ich nie było, to wtedy po tej drabince panowie się wspinali i zabrakło nam kobiet. Ja pierwsza przypominałam i dopominałam się o Henie Krzywonos, którą poznałam w czasie prezydentury i to ją wybrałyśmy na kobietę 25-lecia. Więc do dziewczyn z Ukrainy na przykład w tej chwili mówimy, nie popełniajcie tych błędów, idźcie tam, gdzie władza, gdzie decyzje, gdzie zaszczyty i pieniądze. Ale rozumiem, że obawiasz się o kondycję mężczyzn, tak? Tak, za chwilę. Tak, tak. Bo obawiam się, bo ja nie mówię, bo to równolegle mówię o tych kwestiach ukraińskich, bo to jest nasz obecny projekt i jest on niezwykle ważny. Jestem taka podekscytowana i troszkę jesteśmy zmęczone, ale to jest świetny projekt i to fajne, że wspieramy inne dziewczyny. Ale ja widzę po chłopakach, wiesz, bardzo boją się wchodzić w relacje z dziewczynami, boją się założyć rodziny, bo też i oczekiwania są takie. Silna kobieta, jak to,
popatrz jak twój kolega Franek, patrz gdzie on jest, popatrz jak oni mieszkają, jaki mają samochód, znaczy, i tak, tak dalej. Myślę, że zawsze, że te oczekiwania w stosunku do mężczyzn też zawsze były, tylko one bardziej wiązały się ze statusem społecznym, z tym, żeby osiągnąć sukces zawodowy. Bardziej były może w tą stronę, mniej w domu. Taki materialny. I ja myślę, że dzisiaj, kiedy kobiety pokazują, że są w stanie to wszystko osiągnąć same, no to oni mają taki moment, że oni muszą odnaleźć tą swoją męskość w cudzysłowie na nowo. Muszą się trochę się tak zbudować. Od nowa zdefiniować. Tak, od nowa zdefiniować, dokładnie. Tak. Ale wiesz, z drugiej strony jest też tak, ja pamiętam, byłam w RPA i spotkałam się z panią świętej pamięci Zofią Kuratowską, która była wtedy naszą ambasadorką, i takie fajne spotkanie było i przyszła, była małżonka ambasadora w Polsce. I tak rozmawiałyśmy, jak wygląda sytuacja w RPA, to był 98 rok, i ona powiedziała, że teraz taki moment mamy w naszym kraju, że mój syn, który jest świetnie wykształcony, przyjechał tutaj po najlepszych uniwersytetach amerykańskich, zrobił wszelkie możliwe kursy i tak dalej, nie dostał pracy jako prawnik, ponieważ pracę dostają Afrykanki, no, ciemnoskóre dziewczyny, które... W RPA, które po prostu nawet nie mają takich studiów, nie mają takich kompetencji. Czyli biały mężczyzna nie miał najmniejszej szansy, żeby dostać taką pracę. Po prostu taki moment był. Tak, no właśnie myślę, że to jest taki moment, bo sądzę, że wszyscy chcielibyśmy tego i generalnie dążymy do tego, żeby te szanse się wyrównały po prostu, żeby pracę dostawał ten, kto jest najbardziej kompetentny, a żeby nic innego nie grało roli. Docelowo o to chodzi. Tak. Tylko niestety, żeby przerwać jakiś schemat, czasem trzeba go naprawdę no tak rozerwać wręcz, żeby mógł się stworzyć na nowo. Tak. I ja myślę, że stąd są te okresy przejściowe, które wydają się bardzo niesprawiedliwe, ale obawiam się, że dopiero to przełamuje ten schemat. Wiesz, też ostatnio byłam na spotkaniu, gdzie byli wykładowcy ze SWPS-u, i oni na przykład mówili, że też w Afryce również, w iluś tam różnych, nie wiem, wioskach, no w jakichś takich społecznościach, wybierano kobiety, po prostu tak ustalono, że to będzie, że jest jakiś podział i że tam po prostu będą kobiety niezależnie od tego, czego sobie ta społeczność życzy. I potem przeprowadzono dopiero badania już, z których wynikło, że w tych społecznościach, gdzie tymi, nie wiem jak to nazwać, właśnie sołtyskami tamtejszymi, były kobiety, bardzo zmieniły się przekonania na temat kobiet u władzy. Czyli zanim one zostały dopuszczone do władzy, było przekonanie, że kobieta się nie nadaje, że do władzy nadaje się mężczyzna i że jakby chłopców wychowywano tak, żeby ich jak najlepiej wyedukować, żeby wyjechali z tej wioski, mieli jakąś porządną edukację i wrócili i zostali właśnie kimś tam u władzy, tak? A dziewczynki, jakby szczyt ambicji to było, żeby wyszła za mąż za kogoś takiego, kto właśnie wrócił z innego tam, skądś tam, dobrze wykształcony i teraz ma jakąś tam dobrą pracę. A w momencie, kiedy ta kobieta stawała się tą przywódczynią, to totalnie zmieniały się te przekonania i nagle to się przekładało na wychowywanie tych dzieci i nagle ambicją rodziców oraz tych dziewczynek było też to, żeby one były dobrze wykształcone, żeby wróciły, bo może one też będą dobrymi przywódczyniami. I to by się nie wydarzyło, gdyby tych kobiet niejako na siłę nie wsadzono na te stanowiska. Więc moim zdaniem no niestety musi być czasem ten moment trochę takiego wymuszonego parytetu, żeby po prostu zmienić te przekonania i żeby móc dojść do tego momentu, w którym faktycznie po prostu wygrywa ten, kto jest lepszy, ale to już jest odarte z tych prawdziwa wszystkich stereotypów. Rywalizacja. Wiesz, to jest tak, to jest proces. To jest proces, bo w 2009 roku, kiedy mówiliśmy o parytetach, to każdy mówił sztuczne, bez sensu. Ja pamiętam, jak mówili szefowie poszczególnych partii, u nas nie ma tylu kobiet. Bo jeszcze bardzo często kobiety ja mówiłam, nie chcą, że mówić, tak, najważniejszy jest ten suwak, bo to, że jest 40% kobiet na listach, na miejscu 8, 9, 10, to oznacza, że i tak się nie dostały. No a widzicie, i tak się nie dostały, prawda? Więc to musiał być proces. Te kobiety musiały być zawsze znacznie lepsze od facetów, żeby gdzieś mogły zaistnieć. Ale popatrz, do czego teraz doszło. Przy tych wyborach, jaką ważną rolę odegrały kobiety. Stały się języczkiem uwagi. Ile świetnych kobiet brało udział w tych wyborach, jak ciekawe miały dyskusje
między innymi Joanna Schering-Wielgus, świetna, która z pięcioma mężczyznami brała udział w debacie i wypadło fantastycznie. Mimo, że inni panowie mówili, a dlaczego ona, dlaczego nie, my jesteśmy tutaj szef, wiceszef. Brakuje nam jeszcze właśnie takich zdeterminowanych dziewczyn, które zostałyby szefowymi partii. Mhm. Bo ciągle jest tak, że szefem partii jest zawsze mężczyzna, no i ma takie fantastyczne kobiety wokół siebie, taki, prawda, cały ten dwór. Więc ja jeszcze jestem głęboko przekonana, że będą takie momenty, kiedy będą fantastyczne dziewczyny pełniły tego typu polityczne funkcje. A nie uważasz, że też zbliżamy się, może nawet osiągnęliśmy już ten moment w społeczeństwie, że możemy poważnie myśleć o prezydentce? Tak. Co jeszcze parę lat temu było, to brzmiało jak jakieś science fiction, jeszcze a moim zdaniem tak. Dzisiaj to się stało już, to już nie jest nic szokującego, to jest absolutnie realna sytuacja. Wiele takich kobiet pełni funkcję prezydentek na świecie, w ościennych naszych krajach także. Trzeba nad tym popracować, ale wtedy, kiedy mi proponowano i tak mnie, wiesz, wpychano w tą rolę, że pan prezydent Kwaśniewski najlepszy był 10 lat, jak to nie może być dłużej? No to teraz będzie Jolanta Kwaśniewska, potem będzie Aleksandra Kwaśniewska, dynastia. Więc ja na przykład wtedy mówiłam, jeśli chcemy, żeby kobieta została prezydentką, na przykład dla mnie taką osobą była pani profesor Ewa Łętowska, którą ogromnie cenię, szanuję. I gdyby ona startowała w takich wyborach, to ja bardzo chętnie bym była w jej sztabie i pomagała jej w wygranej. A kiedy najbardziej czułaś ciężar oczekiwań? O Jezu Chryste, często. Wiesz, to jest właśnie tak. W momencie, kiedy już zaczęłam takie swoje działania jako małżonka prezydenta i ta skala tak rosła, to w pewnym momencie jak gdyby każdy chciał, żebym ja zechciała reprezentować oczekiwania bardzo różnych grup społecznych. Sama założyłam fundację i zbierałam środki dla naszej fundacji. Wszystkie moje honoraria dla fundacji wpłacałam i przekazywałam duże bardzo kwoty dla innych stowarzyszeń, fundacji, które miały dobre programy, a nie miały środków, ale potem to było takie, wiesz, takie przeciąganie mnie przez cały czas. Pani prezydentowo, do nas, jeszcze taki inny projekt, tu musi pani być. I taka formuła, wiesz, były takie momenty, że ja byłam tak potwornie zmęczona, bo wokół siebie nie miałam ludzi, którzy mogliby mi pomagać. Przecież wyjazd jakikolwiek za granicę, to sama musiałam przygotować sobie wszystkie stroje, prawda? Tu kapelusz, tu buty, tu rękawiczki, tu torebki, to dziesiątki innych rzeczy. To jest niewiarygodne, bo mi się wydaje, że tam jest sztab ludzi od tego. Nie, nigdy nikogo takiego nie było. Jeszcze mało tego, przecież nasza cudna pani Iza włosy fajnie mi obcięła, ale jeśli byliśmy gdziekolwiek na tygodniowym wyjeździe, nigdy w życiu nie korzystałam z pomocy żadnej fryzjerki. Sama się czesałam, sama się malowałam, sama się ubierałam. W ostatniej chwili człowiek wracał umordowany, szybki prysznic i muszę się przebrać i uśmiechać się promiennie, prawda, w długiej sukni. Byliśmy na wyjeździe w Stanach Zjednoczonych, wracaliśmy do Polski. Dwa dni potem byłam gdzieś w Chinach albo w innym jakimś tam kraju. Sama organizowałam wielkie imprezy takie fundacyjne, takie jak uczczenie 10. rocznicy ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, gdzie zaprosiłam panie prezydentowe, królowe do Warszawy, żeby tutaj w roku 2000 zrobić szkoły tolerancji, które organizowałam pod Olsztynkiem z udziałem Paulo Coelho, Szymona Pereza, taty naszego. Wielki, wielki projekt, który powodował, że naprawdę mieliśmy mnóstwo pracy. To nie to, że sztab był wielki, ktoś tam pomagał. Garstka zapaleńców wokół mnie i udawało nam się takie fajne rzeczy robić. Ale jak wiesz, były takie momenty, że byłam potwornie zmęczona, że po prostu padałam w łóżku. Ja nie byłam w stanie ręką, nogą ruszyć. Po prostu to był taki moment, jak wyjeżdżaliśmy z Polski w takim czasie, Davos, to jak przyjeżdżałam, to jak kładłam się do łóżka, w ogóle nie byłam w stanie wstać. To było coś takiego, okej, nic nie musisz, odpoczywaj, musisz tam dojść do siebie. Więc były takie momenty i te oczekiwania takie, że
w czasie kampanii każdy chciał mnie mieć u siebie pani prezydentowo, niech pani na chwilę przyjedzie do Zielonej Góry. No ile to tam jest do Białegostoku, czy do Suwałk. Także wiesz, to były takie momenty, że było mi głupio powiedzieć, nie mam siły. A miałaś ochotę, miałaś nie daję rady. Że miałaś ochotę powiedzieć, a dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Wiesz, za ciszu pokoju, tak, ale jak wiesz, później to nawet jak miałam takie dni, że nie wiem, tam kilkanaście spotkań ciągle, jedna wychodziła delegacja, druga delegacja, taka śmaka, owaka, gdzieś jeździłam, coś trzeba było załatwiać. I jeszcze przychodziły święta. Przecież te święta, mimo że panowie z kuchni wszystko przygotowali, ale nasze prezenty, tam dekoracje, różne takie rzeczy, chcieliśmy, żeby to wyglądało tak bardzo rodzinnie, więc jak siadaliśmy do Wigilii, to miałam wrażenie, że ja zasnę przy tych Wigiliach, bo jeszcze po drodze jechaliśmy gdzieś zawsze z tatą na spotkanie takie opłatkowe do hospicjum, gdzie musieliśmy z osobami tam mieszkającymi, przebywającymi podzielić się opłatkiem, co nie było rzeczą prostą, więc człowiek wracał taki, wiesz, już przyjeżdżał troszkę umordowany. Jedyna cudna rzecz to, że rodzina była, że parę dni takiego oddechu. I nawet właśnie wtedy, jak siedziałam z wspaniałą panią Aleksandrą Jakobi, która była szefową mojego gabinetu w drugiej kadencji, to siedziałyśmy bardzo długo, rozpisywałyśmy ten kalendarz, gdzie tam, co i jak, i patrzymy się, że ja mam tam spotkań, nie wiem, 10, tak, co pół godziny, nie ma nawet przerwy, żeby zjeść jakiś obiad. I mówię, no nie, pani Oli, już nie mogę, no koniec świata. Dobra, fajnie, piątek, jedziemy gdzieś, już nie, żadnych więcej. To pani Ola przychodzi, ale takie fajne dzieciaki przyjechały gdzieś tam ze Szczecina czy coś, chodzą tutaj po pałacu, tak by chciały się spotkać z panią prezydentową. No to jeszcze to ostatnie spotkanie. Także to, co było dla mnie bardzo trudne, to było to, że ja nie umiałam odmawiać, wiesz. Musiałam się nauczyć powiedzieć, nie dam rady. Nie dzisiaj. Mhm. Wiesz, to, bo mam wrażenie, że każda kobieta przechodzi przez to, tylko to na różną skalę, ale my wszystkie musiałyśmy w pewnym momencie nauczyć się odmawiać. I z jakiegoś powodu my tego jakoś tak grupowo nie potrafimy. Mi się wydaje, że to jest przez to, że dziewczynki są wychowywane jednak na grzeczne dziewczynki i to im utrudnia. Ale nawet nie na grzeczne, bo widzisz, ja wcale nie byłam wychowywana na grzeczną dziewczynkę. Ja nie byłam grzeczną dziewczynką i przy tym moim łobuziackim, wiesz, podejściu do świata, jednak, ale miałam tą Kinderstube. To było bardzo ważne, bo wiesz, to czego uczyłam to ciebie, Kinderstube, jak byłaś... Kinderstube to jest jednak grzeczność. Nie, to jest Kinderstube, to jest umiejętność powiedzenia dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Mhm. Ja mogłam być łobuziakiem, mieć, wiesz, obdarte ręce i nogi, ale wszystkim kłaniałam się. Ja w Pałacu Prezydenckim pierwsza zawsze mówiłam dla pań sprzątających, dla pań, które były na zmywaku w kuchni i tak dalej, ja mam to do dnia dzisiejszego. Ja w naszej klatce wszystkim mówię, ludzi nie znam, tam się ciągle ktoś zmienia, ale do każdego mówię, dzień dobry, co słychać? To jak ty interpretujesz grzeczność w takim razie? Nie, grzeczność to jest takie wiesz, takie ułożenie, że mi, że... Nie, ze spokojem ci się kojarzy. Takie... bez takiego, wiesz, ja zawsze z takim pazurem, to jest tak, jakbym nie miała prawa, jeśli na coś się nie zgadzam, to nie zgadzam się, mimo że większość osób uważa, że to jest poprawność, że powinno się, ktoś tak powiedział i ja powinnam powiedzieć, tak, zgadzam się z wami. Mhm. Nie, bo mam swoje zdanie, do którego mam prawo. I taka byłam zawsze. Okej. Okay. Tak, bo ja bym właśnie grzeczność interpretowała jako przedkładanie cudzych emocji nad własne. Że nie szkodzi, że ja się czuję niekomfortowo w jakiejś sytuacji, ale oczekuje się ode mnie, że w tej sytuacji zachowam się w określony sposób i muszę tak się zachować. Mhm. A czujesz w środku, że wszystko krzyczy, że nie chcesz tu być na przykład. To znaczy, wiesz, to jest nawet nie to, że nie chcę, tylko czasem są takie osoby, których nie cenię. Wiem, że w swoim życiu zachowały się, mówiąc delikatnie, niegodnie. I dla mnie taka formuła, że tylko z tego względu, na przykład, że ktoś pełni jakiś tam urząd i że nie wypada, że ja w takich lansadach, wiesz, muszę do kogoś potłuć i udaję, że nic się nie stało, wiesz, że po prostu ktoś wylał mi na głowę kubeł zimnej wody, a ja udaję, że drobny deszczyk pada. Tego nie lubiłam. Właśnie z takim pazurem potrafiłam w jakiś sposób tak
tak coś powiedzieć, że no często... Że musiałaś dać do zrozumienia, że jednak nie przepadasz za tą osobą. Że właśnie jestem grzeczna, jestem miła, ale to nie jest to, że z taką osobą, wiesz, chcę dłużej porozmawiać, czy na przykład zaprosiłabym taką osobę, żebyśmy sobie gdzieś tam usiedli, pogadali na jakieś ciekawe takie wydarzenie, które działy się w Pałacu Prezydenckim przez te 10 lat. To wydaje mi się, wiesz, to było w zgodzie, byłam w zgodzie ze sobą. Mhm. Wiesz, uważałam, że nawet jeśli okej, ktoś tam, zdarzało się tak, że gdzieś tam dotykał mnie taki pewien ostracyzm w związku z tym, że wypomniałam komuś coś, czy tak wiesz, taką szpileczkę tak wiesz, wbiłam, że ktoś wiedział, że ja wiem, mhm. że ja wiem. Ale nie potrafiłaś mówić nie. Nie. I kiedy się nauczyłaś? Wiesz co, to jakoś tak w życiu samo się dzieje. Ja myślę, że jest coś takiego, każda z nas ma taką intuicję kobiecą i to jest bardzo ważne. Ja potrafiłam się samo ograniczać w pewnych swoich zachowaniach, czy pewnych wymaganiach w stosunku do bardzo wielu osób, ale przychodzi taki moment, że zastanawiam się, gdzie jest przyzwoitość? Wiesz, i to słowo przyzwoitość dla mnie jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli rano wstajesz i ze spokojem patrzysz w lustro, patrzysz sobie głęboko w oczy i wiesz, że w życiu nie zrobiłam nic, żeby kogoś skrzywdzić. Jeśli nie pomogłam, to nie skrzywdziłam nikogo, albo na pewno nie skrzywdziłam kogokolwiek z premedytacją. I wtedy mam wrażenie, że masz takie poczucie, wiesz, jakiegoś sensu w życiu. Ale czy to mówienie nie, to nie jest taka umiejętność pogodzenia się z tym, że no trudno, ktoś może mieć ci coś za złe, ktoś może, ale jakby no trudno, bo koniec końców musisz siebie postawić na pierwszym miejscu, to czy masz na coś siłę, czy nie masz siły, po prostu nie jesteś w stanie się podzielić na wszystkich, którzy czegoś od siebie chcą. Nie jest tak? Że to jest ten moment, kiedy musisz sobie po prostu zdać sprawę z tego, że jeśli nie zaczniesz mówić nie, to po prostu nic z ciebie nie zostanie. Tak, ale widzisz, ja podeszłam do pewnych oczekiwań w stosunku do mnie troszkę inaczej. Ja jestem, mam taki typ, wiesz, pozytywistki. Urodziłam się w Gdańsku, większość mojego życia spędziłam w Warszawie, a mam naturę poznanianki, takie, wiesz, takiej sprawczości, takiego, wiesz, taki doktor Bozowska, że ode mnie coś zależy. I w momencie, kiedy dostawałam setki próśb o to, żeby fundacja moja, żebym ja, jako małżonka prezydenta, jako pierwsza dama, sfinansowała przeszczep szpiku kostnego dla dziecka w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten przeszczep kosztował minimum 100 tysięcy dolarów, dawno, dawno temu, 95-96 rok, to postanowiłam, że założę fundację, ponieważ nie byłam Panem Bogiem, nie jestem Panem Bogiem, nie mam prawa wybierania, dlaczego na przykład Marysia miałaby mieć sfinansowany ten przeszczep szpiku kostnego, a dlaczego nie miałabym tego zrobić w stosunku do Wojtka. Więc tego typu wyborów nie umie dokonywać, w związku z tym postanowiłam, tworzę fundację, zbieram środki, dofinansowuję w Polsce ośrodki przeszczepowe, tam gdzie był pierwszy ośrodek wrocławski, pani profesor Jaworskiej. W Polsce tam wykonywano, powiedzmy, w 96 roku około 100 przeszczepów, powinno się wykonywać około 300. I przekonali mnie szefowie tych ośrodków przeszczepowych, trzeba zwiększyć ilość łóżek przeszczepowych i w tym momencie ta liczba bardzo się jest zwiększy. Rozwiązanie systemowe, to, dzięki któremu pomaga się większej liczbie dzieci. Rozwiązanie systemowe dla mnie jest bardzo istotne. Także jak wszystkie kliniki onkologiczne, nie tylko szpitale dziecięce, dostawały dofinansowania od naszej fundacji, na końcu w 2005 roku, na koniec prezydentury, wybudowaliśmy jako fundacja Klinikę Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, gdzie około 30 tysięcy dzieci rocznie ma wykonywane badania USG, już dwa takie aparaty jako fundacja tam kupiliśmy. Więc masz takie wrażenie, że ja się na wielu rzeczach nie znam. Staram się dużo wiedzieć, wiesz, z mądrymi ludźmi rozmawiamy, żeby móc dyskutować, co to jest przeszczep szpiku kostnego, jakiego rodzaju przeszczepy są. Sama oddałam krew, kiedyś byłam w banku dawców szpiku kostnego, ale to w końcu lekarze powinni decydować. Ja tylko powinnam pomóc im
czyli tworzę przepiękny szpital onkologiczny, gdzie te dzieciaki przebywają, gdzie ze spokojem mogą pracować lekarze, pielęgniarki, dzieciaki w świetnych warunkach są, a obok nich mogą spać ich rodzice. Czyli sprawczość jest dla mnie bardzo taką rzeczą istotną i takie systemowe podchodzenie, prawda? Jeśli to była onkologia dziecięca, to w fundacji stworzyliśmy standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich 27 krajów. Więc to było takie fajne, że mówiliśmy, okej, nie tak, że coś zrobię, nie dokończę, może coś innego, wiesz, 10 srok za ogon. Zajmijmy się czymś, co zakończy się określonym efektem. Bo wtedy łatwiej sobie też samemu sobie usprawiedliwić te rzeczy, którym odmówiłaś, niektórym się nie udało zrobić, bo coś jest takiego konkretnego. A miałaś taki moment po prezydenturze, że pomyślałaś sobie, wreszcie już nic nie możecie ode mnie chcieć. Nie, to już, ponieważ była fundacja, więc to wiesz, skończył się jeden bardzo ważny etap w moim życiu, czyli sobie tak pomyślałam, no fajnie, teraz nie będę musiała chodzić, wiesz, w tych mundurkach na co dzień, bo to takie były oczekiwania, więc wtedy, kiedy chodziłam sobie, wiesz, w dżinsikach i jakichś tam sweterkach i bluzach z kapturem, to była fajna rzecz. Ale dla mnie to było najśmieszniejsze, że ludzie tak na mnie reagowali, wiesz, na ulicy. I tak, Boże, pani prezydentowo, jak ja zaczęłam prowadzić program Lekcja Stylu i powiedziałam o tym, że ja bardzo lubię sobie biegać po domu, jak wiesz, w dresach jakichś, to pani powiedziała, ja sobie pani nie potrafię wyobrazić w dresach. Karsonce biegasz po domu. Więc ja powiedziałam sobie tak, jak kończyła się prezydentura, jak się skończy ta prezydentura, jak ja z moimi koleżankami wyjdę w miasto, jak sobie siądziemy gdzieś w jakimś ogródku, w jakiejś knajpce, jak sobie zamówię coś tam, jakąś sałatę z kieliszkiem wina, jak będzie cudnie. I to się nie dzieje. I to jest niebywałe. Przez 10 lat ja nigdy przez 10 lat nie wyszłam z moimi przyjaciółkami do jakiejkolwiek knajpki, żeby spotkać się z dziewczynami, czy żebyśmy gdzieś razem wyszły do kina. To dlaczego? To się nie działo, Przecież wy się spotykacie, to gdzie wy się spotykacie? Teraz, po prezydenturze. A, że w trakcie prezydentury. W trakcie prezydentury przez te 10 lat, nie. Dobra, myślałam, się nastawiałaś na to po prezydenturze i się nie zdarzyło. Nie, niech, mam moje koleżanki, umawiamy się, wychodzimy do kina, wychodzimy sobie gdzieś tam na pizzę i wino. Nie, kocham to, mamy, jak wiesz, mamy nasze fajne wyjazdy do Aldonki zawsze. We wrześniu, ale przedtem nie. Ja sobie kiedyś wymyśliłam, że to był 96 rok i miałam pójść do kosmetyczki. I ja mówię, przecież ja tych swoich chłopaków nie pójdę do kosmetyczki, gdzie będzie demakijaż. Chłopaków, proszę mi się, ochronę. Tak, chłopaków z ochrony, tak. Mojego Roberta i Maćka. Więc powiedziałam, panowie, dzisiaj już koniec, bardzo dziękuję. Po czym przebrałam się. Wykradłam się tylnym wyjściem od strony kościoła i poszłam sobie na Moliera, gdzie była kosmetyczka. I ja tam pół ulicy zdążyłam przejść, a tutaj jadą samochody pod tytułem pani prezydentowa zginęła. No i tak to było moje jedyne wyjście. Pierwsze i ostatnie. I zdawałam sobie sprawę, że to jest nieodpowiedzialność, ponieważ jak ja sobie coś takiego wykombinuję, czy jak tata, wsiądę w samochód, moja Mazda stała przez rok pod pałacem i ja sobie tak, jak chłopcy pojadą już do domów, jak nie będzie mojej ochrony, ja wtedy wsiadam w mój samochodzik i jadę. Ale gdzie? No gdzie? No to było nierealne. No nierealne to. Po to tam byli dyżurni, że od razu był alert. Potem człowiek rozumie, że jeśli cokolwiek się wydarzy, to oni mają kłopoty, a też nikt nie chce im robić kłopotu. Absolutnie, tak. Za fajnych tych chłopaków, jak wiesz, mieliśmy, żeby robić im jakiekolwiek przykrości. Ale ja nie chciałam po prostu taka, wiesz, taka sotę wracać od tej kosmetyczki, myślę sobie, włożę sobie jakiś beret na głowę i dojdę do domu, ale to jakoś nie wyszło. Że do tej limuzyny trzeba było jednak w takim szyku wsiadać, nie po kosmetyczce. Nie pasowałaś do limuzyny. A słuchaj, co ci dają te kobiety w twoim życiu, którymi się otaczasz, przyjaciółki? Ojej, wielką siłę. Wiesz, to jest taki power. Ja ubóstwiam te spotkania. Te parę tych moich przyjaciółek mam.
niezmiennie, co jest fajną rzeczą. Jak ktoś opowiada, przyjaciół, tylu mamy i tak dalej, to nieprawda, to jest głupota. Najbardziej jestem przejęta, że tak wiele osób, które prowadzi to życie takie instagramowe, facebookowe, ubóstwia te lajki. I tak sobie zrobię zdjęcie kawy. I dzisiaj kawę piję. A co wy robicie? Kawę piję. Patrzcie, jaka pianka tutaj. I każdy ma wrażenie, że kiedy przyjdzie trudniejszy moment, to ci lajkujący, jak powiem, słuchajcie, coś złego się dzieje w moim życiu, nie jestem w stanie wstać z łóżka, to ten 100 rosołów się pojawi pod drzwiami. A tak nie jest. I fajnie jest mieć taką garstkę przyjaciół, bo po prezydenturze, kiedy tak 23 grudnia, jak wiesz, mi od razu ochronę odebrano. I tak z dnia na dzień mówię, Jezu Maria, wiesz, to samochodem nie jeździłam 10 lat, zresztą sprzedałam go, samochodu wtedy nie miałam. Znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu, nie mieliśmy mieszkania, nie, tak wiesz, mieliśmy wszystkie rzeczy gdzieś popakowane, w takiej puszce, w takiej totalnej puszce znaleźliśmy się, bez jakiegokolwiek punktu odniesienia, bo tylko ty zostałaś w naszym mieszkaniu, w Wilanowie, w starym naszym mieszkaniu, nowe nie istniało. I to przyszło takie życie po życiu, które to nie było proste, więc jeszcze w styczniu na nartach złamałam obojczyk, więc jeszcze ręka na tym blaku. No i gdyby nie grono naszych znajomych, przyjaciół fajnych, Krzysiu, odwieziesz mnie na lotnisko, Robuś, czy możesz mi pomóc w zakupach i tak dalej, to gdzie my byśmy byli? To by było straszne. No i fajne, że te dziewczyny właśnie, które dzwoniły, jak się masz, co słychać, może do kina wyjdziemy, może wpadniecie do nas. Takie nasze spotkanie, gdzie tak fajnie się znamy, wiesz, i takie, nie każdemu opowiadasz o swoich problemach, prawda? To nie jest tak, że jak spotykasz kogoś i masz wrażenie, ojejku, my tak kochamy się i tak jesteśmy otwarte do pewnego momentu, o pewnych kwestiach dla ciebie najtrudniejszych, najbliższych twojemu sercu, nie opowiadasz każdej koleżance z pracy, czy tak zwanej przyjaciółciółce, bo grosu takich mówi, jestem przyjaciółką, wiele osób mówi, że jest moimi przyjaciółkami. Może dla kogoś ja jestem przyjaciółką, a nie do końca ta osoba jest moją przyjaciółką, bo nie jestem w stanie przed nią otworzyć mojego serca. A takich osób, przed którymi jesteś w stanie, jest ile? Jest nas 5, 6. Mhm. Tak, niewielka nasza grupka, która spotyka się co roku, kochamy te nie nasze tylko co spotkania. Roku, częściej się spotkamy. Co roku to na takie wyjazdy. Na wyjazdy, nasze tak, babskie spotkanie. Każdy wie, to jest nasz wyjazd, gdyby się cokolwiek działo. Mhm. Z dziewczynami mamy kajaki, mamy pichcenie, mamy chodzenie na grzyby. Tańczycie. Tańczymy, śpiewamy. To są chyba jedyne momenty poza ewentualnie przebywaniem w dwóch różnych strefach czasowych, kiedy potrafisz do mnie zadzwonić o 11:30 w nocy. Ja mam, Jezus Maria, 11:30 mama dzwoni, a tam, no hej, co tam, bo my tańczymy. A czy mamy playlisty, mamy, wiesz, tam swoje śpiewy i tak dalej. To jest świetne, to jest takie, wiesz, to jest takie oczyszczające, to jest takie, znamy się od lat, w związku z tym, wiesz, to nie ma czegoś takiego, że coś tam sobie musimy grać przed sobą, prawda, czy jakoś tak szczególnie się, że tak powiem, odpicować, bo to nie jest dyskoteka, to jest fajna domówka, którą ubóstwiam. Zauważyłaś taki mechanizm, że jak się dzieli swoimi problemami z przyjaciółkami, to one automatycznie wydają się mniejsze? Problemy czy przyjaciółki? Nie, problemy. Że jak nie masz z kim się tymi problemami podzielić, to one bardzo tak rosną w tym poczuciu samotności. Jak się dzielisz, to nagle się okazuje, one nagle są w jakiejś perspektywie. Nagle ktoś ci zaczyna mówić, że właściwie ma bardzo podobny problem, albo miałam i wyszłam z tego tak, albo ktoś ma problem jeszcze większy i ten twój to w tej prawda. Perspektywie wcale się nie wydaje taki dramatyczny. Wiesz, ja mam może troszeczkę inaczej, ponieważ takich gigantycznych problemów, o takich gigantycznych problemach ja słyszę od lat. Prowadząc fundację, wiesz, słyszysz o takich problemach. Ja zakładałam fundację, ponieważ szczerze powiedziałam, to jest podziękowanie za mój dobry los. Mhm. Mam wspaniałą, mądrą córkę, zdrową córkę, która jest w stanie sama decydować o swoim życiu.
wybiera, czy chce jechać gdzieś na jakąś zwariowaną wyprawę, czy chce chodzić i tańczyć, ćwiczyć na róże, czy... bo były takie momenty. Już 2 lata. Tak, czy to jest pilates, czy obojętnie co, obojętnie. Czegokolwiek byś nie chciała, ty możesz to zrobić. A mam gigantyczną pokorę w stosunku do ludzi, którzy na przykład mają dzieci niepełnosprawne, które mają dzieci ciężko chore, które borykają się z tak wieloma problemami. To ja mam dobry los. Jestem naprawdę szczęśliwą osobą. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, bo my mamy fajną rodzinę. Jak wiesz, naprawdę mamy fajną rodzinę. I ja ogromnie cieszę się, że od 44 lat mam świetnego partnera, ma na imię Aleksander. Naprawdę? Tak, Aleksander. Masz zdjęcie? Pokażę ci po programie, tak. Ale na tapecie mam psa. Pieseczka. Mam pieseczka. Więc to, o czym ty mówisz, dla mnie oczywiście bardzo fajną rzeczą jest, bo z dziewczynami o niektórych takich bardziej babskich rzeczach można sobie pogadać. Natomiast osobą, z którą dzielę moje problemy, jest Olek. I dla mnie, wiesz, każdy ten problem, który mamy, jeśli mówimy go sobie, to on się dzieli na pół, a każda radość, każdy sukces z kolei mnoży się razy dwa. Mm-hmm. Więc to jest bardzo ważna rzecz, taka, o której wielokrotnie mówię, że wiesz, my mając siebie, mając jeszcze siostry nasze, gdzie dzwonimy do siebie codziennie, gdzie każda z nas wie u kogo, co słychać i gdyby o tym wiem doskonale, że jeśli cokolwiek dzieje się złego, zwłaszcza w naszym zdrowiu, to ty wiesz, że dziewczyny w 5 sekund to mogą przyjechać, siedzieć przy łóżku, mogę skorzystać z wyjazdu do Krakowa zwłaszcza. I do siostry. Ta świadomość jest fajna. A pomijając męża, przyjaźń damsko-męska istnieje? Tak, pamiętasz, mój przyjaciel Olek, następny Olek z Gdańska, z którym jestem w kontakcie do dnia dzisiejszego. To był najbliższy przyjaciel na studiach, to był Olek. Nie mój Aleksander prezydent, tylko przed nim był cudny Olek Koprowski, z którym uczyłam się, z którym razem zdawaliśmy egzaminy i na jedno pytanie nie byłam przekonana, jaka jest odpowiedź i Oluś mi tam podpowiedział dokładnie, jak powinnam na to pytanie odpowiedzieć, także takim stał się moim właśnie przyjacielem na dobre i na złe. A czym się różni przyjaźń z kobietą od przyjaźni z mężczyzną? Nie widzę różnicy. Dla mnie nie. Dla mnie, jeśli to jest prawdziwa przyjaźń. Wiesz, pytam, bo wiele osób twierdzi, że... Że nie ma przyjaźni z kobietami. Znaczy nie, że z mężczyzną? Damsko-męskiej, tak. Że ona zawsze jest podszyta jakimś takim albo pod tekstem seksualnym w takim sensie, że chociaż jedna ze stron ma jakieś nadzieje, że może to po prostu przeraca się w coś platonicznego, ale... Nie wiem, ja też nie mam takiego poczucia. Chociaż... Ja myślę, że ty masz też Jaśka, przyjaciela twojego, z którym w takiej fajnej jesteście komitywie. Nie myślę. Ja takich podkochujących się we mnie kolegów na studiach miałam sporo, ale mówię, z Olkiem to było, tak, my o sobie wiedzieliśmy właściwie wszystko. My byliśmy codziennie, rano razem szliśmy na piechotę albo jechaliśmy do tramwajem, żeby kolejką dojechać do Sopotu, kończyły się nasze zajęcia, ponieważ mieliśmy on był Koprowski, ja byłam Kąty. W związku z tym byliśmy w jednej grupie, byliśmy obok siebie. Wszystkie zajęcia mieliśmy wspólne. W związku z tym to było takie naturalne. Olek był świetnym studentem, uczyło nam się świetnie, także jeszcze Tomek Krzemiński do nas docierał też na K. We trójkę zawsze wchodziliśmy zdawać egzaminy i szło nam to naprawdę bardzo dobrze. Byliśmy tak zwanymi działaczami, prowadziliśmy klub studencki w Sopocie, działo się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. To życie studenckie było niebywałe, w związku z tym ja nie mogę powiedzieć, że ja byłam kujonem. Tym Olkiem siedzieliśmy, tylko uczyliśmy się, tylko jak nie działo się nic fajnego, to wtedy się uczyliśmy. Ale byliśmy świetnymi studentami, mieliśmy świetne wyniki w nauce. Co cię motywowało? Do nauki czy do imprezowania? Nie, do imprezowania mogę sobie wyobrazić, do nauki. Nie, no wiedzieliśmy, że od nas wymagano więcej, bo inaczej to by powiedzieli, tak, tacy tam, wiecie, pozwalają sobie na więcej swobody, czy
czy mają wrażenie, że wiesz, cały Wydział Prawa i Administracji był skupiony wokół nas, a ja byłam szefową Wydziału Kultury, Wydziału Prawa i Administracji Zrzeszenia Studentów Polskich, a potem byłam przewodniczącą. I to był mały klub, klub Paragraf, wszyscy chcieli w nim bywać, łącznie z statusem twoim, a miejsc nie było zbyt dużo. W związku z tym mieliśmy krąg poezji, mieliśmy pół żartem, pół serio z naszymi wykładowcami. Działo się mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy. Liga Wydziałów, jak była, no to cały projekt, kabaret prowadziliśmy. Fajne rzeczy się działy, ale to było tak, że zawsze najpierw musieliśmy mieć zaliczenie, pozdawane egzaminy, żeby nikt nam nie mógł tego zarzucić, że po prostu olewamy sobie wszystko, bo że poszliście na studia się bawić. Tak. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, ale mam jeszcze ostatni wątek, też zainspirowany wierszem, bo tu jest taki wers i on też się pojawia w spocie. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Czyli to jest to oczekiwanie w stosunku do kobiety, że ma być właściwie wiecznie młoda. Jaki ty masz stosunek do tego dyktatu młodości? Co to w ogóle znaczy starzeć się z godnością? Bo zobacz, jest takie oczekiwanie, że kobieta z jednej strony ma nie walczyć z tym, to znaczy ma być po niej widać, że się starzeje, bo jak nie widać, to znaczy, że ma jakiś problem i to już nie jest godne, no bo się bo udaje, że jest młoda, więc ma po niej być widać, że się starzeje, ale nie za bardzo. Jednak musi być zadbana i jednak, bo jak za bardzo razi swoją starością, no to znaczy, że nie dba o siebie i powinna jednak się bardziej postarać. Że też to jest sprzeczność w tym. Dla mnie to nie jest to. Dla mnie rzeczą straszną jest taka stara mentalność. Tylko ta stara mentalność to nie jest kwestia wieku, że wiesz, my mamy przyjaciółki, które, mam takie przyjaciółki, które są ode mnie o wiele starsze, które mają 80 parę lat, ale wiesz, mają taki power, mają takie młode podejście, wiesz, do świata. Kochają być z młodymi ludźmi również. Czasem mają bardziej zwariowane pomysły od tych młodych. I znam młode osoby, ja wie, stara maleńka. Taka przychodzi, nic mi się nie chce. I takie, Boże, jakie ciężkie to życie, jakie ciężary, jakie oczekiwania, wiesz, nie coś, a ja taka schetana na okrągło. To jest dla mnie starsze, wiesz? To znaczy, ja sobie odcinam jakieś, wiesz, połowę swojego wieku albo i więcej. W głowie w sensie. Absolutnie, tak. Ja nie mogę pojąć, że, wiesz, czasem ta moja fizyczność mnie zawodzi. Ty pamiętasz, że kiedyś byłyśmy, prowadziłaś taki program w TVN i pojechałyśmy do Gdańska Wrzeszcza, gdzie urodziłam się i byłyśmy na moim podwórku. Tak, Dzień Dobry TVN, Dzień Dobry TVN. Reportaże. Tak, i ja ci pokazałam, że to jest taki trzepak, na którym przewisiałam moje dzieciństwo. I tak wiesz, jak ja już miałam wtedy tam 50 lat, tak. 50, to już było po prezydenturze, więc ja tam tak sobie, pamiętasz, stanęłam na takiej żerdce, miałam jakieś właśnie spodnie, dżinsiki, coś, złapałam się tutaj u góry za tą rurę i nie mogłam nóg podrzucić i nie mogłam pojąć, jak to się mogło stać? Ciążenie ziemskie jest tak dramatyczne, że prawda, pupa mi została na dole, więc To było takie zadziwienie. Ja tego nie przećwiczyłam wcześniej i to był błąd może. Bo generalnie wydaje mi się, że jestem ciągle sprawną osobą, że teraz nawet staram się ciągle biegać i ten czas covidowy był dramatyczny dla mnie. Chociaż ćwiczyliśmy pilates cały czas, rodzinnie, ale potem zdewastował mnie ten covid rzeczywiście. A teraz z wielką radością wróciłam właśnie do ćwiczeń, do biegania. Jest mi z tym naprawdę dobrze, bo chciałabym bardzo, bo ja jestem, mam już legitymację emerycką, płacę mniej. Seniorską. Seniorską, tak, więc to są miłe takie momenty. Natomiast chciałabym w te późniejsze lata, jeśli one nastąpią, czy w długowieczność tak zwaną, wejść w jak największym takim dobrostanie, głównie psychicznym i zdrowotnym. Także psychofizycznym. Dbam o siebie, dbam. I was wszystkie, kochane panie, zachęcam do takiego check-upu co roku. Mamografia, cytologia, inne badania wzroku i tak dalej, żeby nie przyszedł taki moment, ups,
Ale się posypało. Ale się posypało. Mhm. I jak się posypało? Bo tak naprawdę jest, że od pewnego momentu, to jest tak nawet, można włożyć do garażu Mercedesa, który tam stoi 10-20 lat, a potem patrzymy się, kurczę, jak to on się posypał. Stał taki, taki nowiutki, taki, taki wiesz, pucowany cały. Stał tylko. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. O to bardzo dbam. Ciebie zachęcam i wszystkich zachęcam do tego, żeby robić badania. Profilaktyka jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, ale przede wszystkim ja mam wrażenie, że ja mam taki, taki młody umysł, wiesz, że mnie ekscytuje tak wiele rzeczy, wiesz, że jeszcze ciągle myślę sobie, tak, ja muszę na skrzydle kiedyś polecieć, wiesz. Na paralotni? Na paralotni, tak. To mnie bardzo jakoś tak rajcuje i to na pewno zrobię. Ja możemy razem. I tak, wiesz, i gdybym miała więcej czasu, czy jakoś tak bardziej usystematyzowane miała życie, to bym chodziła na jakieś tam jeszcze zajęcia takie taneczne, bo lubię, jak gdzieś tam jesteśmy daleko, prawda? Na jakichś takich wyjazdach, gdzie nie jesteśmy osobami znanymi. Jasne, jak jesteśmy daleko, wszędzie lubisz, już nie opowiadaj. Ale nie, tylko muzyka zagra, ty wyrywasz się pierwsza do tańca. Tak, tak, to prawda, bardzo lubię i zachęcam wszystkich dookoła, bardzo. Ale wiesz, są takie miejsca. Słuchaj, był taki przezabawny moment. Tata wykładał od 2006 roku w Waszyngtonie na Georgetown University. Był takim wizytującym profesorem i ja przyjeżdżałam do taty na 2 tygodnie i na przykład popłynęliśmy sobie takim statkiem wycieczkowcem po Potomaku, gdzie nikt nas nie znał, naprawdę nikogo nie było z Polski. Jak powiedzieli, zapraszamy na parkiet i tam jakieś kowbojskie takie tańce. Bo ja byłam zachwycona. Takie w linii? W linii, w linii, w pierwszym szeregu po prostu. Wszyscy mówili, wow, Jolanta, where are you from? Prawda? Skąd ty umiesz takie rzeczy? Kocham, kocham to jest. Super. Więc mogłabym spokojnie jakieś układy, coś tam, wiesz, takie rzeczy. Kocham jakieś takie ćwiczenia w basenie na przykład, które są dla mnie takie doładowujące mi energię i tam, nie wiem, wszystkie stawy działają i tak dalej. Bardzo takie rzeczy lubię. A jeśli chodzi o tą kwestię wyglądu? A wyglądu? Wiesz co, ja myślę, że jeśli człowiek jest taki, ja na pewno mam tak, zmarszczki takie mimiczne, bo dużo się uśmiecham. Mam te zmarszczki i przy ustach, i przy oczach. Robienie takiej jogi twarzy jest bardzo fajną rzeczą, takie o i tak dalej. Doradzam. I fajne kremy. I dobre kremy. Dobre kremy. Ja nie mam czasu, chciałabym bardzo. Mam wiele przyjaciółek, które zapraszają mnie, wpadnij, zrobimy ci jakiś masaż i tak dalej, bo jakoś tak do skalpela nie dorosłam. To nie moja bajka. Oszczygnięcie. Ale jeszcze to jest coś złego z drugiej strony. Nie, nie. Słuchaj, jeśli przyjdzie taki moment, że dojdę do wniosku, że wyglądam jak taki smutny spaniel, to być może. Ale to jeszcze nie, to może pogadamy za jakiś tam czas. Czyli starzeć się z godnością, to według ciebie? Czy w ogóle godność jest przereklamowana, bo moim zdaniem jest? Jest przereklamowana. Jest jakiś taki fajny podcast, jak starzeć się bez godności. Tak, nie? To znaczy godność. Znaczy to jest moim zdaniem kolejne oczekiwanie. Przyzwoitość jest, wiesz, najważniejsza. Jak mówię, ta ciągle przyzwoitość. Nie? Jestem taką godną matroną. Tak zasiądę i tak siedzę i tak godnie wyglądam. To nie ja. Nigdy nie zestarzeję się chyba z godnością. Nie ma na to nie najmniejszej szans. Nie. Tych ambicji u siebie nie znajduję. A jest w tobie ciągle ten chłopak z tego trzepaka? Ten, co pomagał dziadkowi z młotkiem? Jest. Takie mam czasem pomysły. Naprawdę, ja nie wiem, skąd to się we mnie bierze. Kiedyś, jak wyjechaliśmy na takie wczasy, jeszcze jak ty byłaś, nie wiem, kilkanaście lat chyba miałaś, to codziennie zamykałam w pokoju na klucz Irka Sekułę świętej pamięci. Czy ty to pamiętasz? Nie. Byliśmy na takim wyjeździe i on otwierał okno. Ktoś mnie znowu zamknął, a to byłam ja. I tylko przekradałam się po prostu. Wszyscy szli na kolację, jeden Irek siedział, wiesz, otwierał mnie. Ktoś mnie znowu zamknął. Ja mówię, niemożliwe, kto to mógł być? Więc ja mam coś takiego, że
chuligan. Chuligan, tak, nasz, wiesz, na przykład bardzo bym lubiła, tak, wiesz, Zielona Noc. Pamiętasz, jak twoim kolegom wszystkim, jak wyjechaliśmy, byłam opiekunką waszej klasy, wszystkim w nocy postawiliśmy pieczątką na czole, pamiętasz? Jaśkowi. Pamiętasz? Ale oni wtedy wiedzieli, że to wy, nie było na nas pewnie. Nie, nie wiedzieli, no coś ty, w nocy nie spałam razem z Januszem Mielcarskim. Mówimy, słuchaj, tu cicho, bo oni chcieli koniecznie, że oni tu, wiesz, Zielona Noc, wam, dziewczyny. A ja przejęta, że wam się może coś tam przytrafi, w związku z tym oni posnęli, ja nie zasnęłam i pieczątkę tego schroniska, w którym właśnie byliśmy, wszystkim chłopakom pieczątki odbiłam. Na czole? Na czole, na rękach. Oj Boże. Myślę, że no, padło tu sporo faktów nieznanych dotąd. Nawet ja byłam zaskoczona. Bardzo ci dziękuję. Bardzo mi było miło cię gościć. Tym samym zainaugurowałyśmy nowy sezon podcastu Jestem Kobietą. Ślicznie ci dziękuję. Jestem kobietą inaczej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Dziękujemy ci za wysłuchanie tego odcinka. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda kobieta może czuć się usłyszana i inspirowana. Jeśli doceniasz naszą pracę, prosimy o chwilę, żeby ocenić nasz podcast i podzielić się swoimi myślami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Twoje opinie są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy lepszy świat dla kobiet. Do usłyszenia.